Młodzieżówka do lat 17. Młodzieżowe mistrzostwa świata do lat 17. Dziecięca zabawa? Młodzi, beztroscy chłopcy żyją jak królowie. Niczym się nie martwią, zwiedzają świat. Cóż, i tak, i nie. Te turnieje rozgrywane są od roku 85 i jest z nimi tak jak ze wszystkimi w piłce nożnej. To fajna praca, jeśli jest się dobrym. Musisz się nauczyć, jak wygrywać. Ghana, Nigeria i Brazylia są w tym najlepsze. Musisz też nauczyć się przegrywać. Ale prawdziwym testem jest to, jak wielu z tych nastolatków zobaczymy w przyszłości. Niektórzy z nich już w tym wieku mają doskonałą reputację. Rok 97, Egipt. Młodzi Brazylijczycy świętują. Właśnie pokonali Argentynę w ćwierćfinałach. Mają więc doskonałą wymówkę. Wśród nich jest znajoma twarz. Finał z Ghaną. Zuchwały rzut wolny. Kto go wykonał? Ten chudzielec z Gremio, sam siebie nazywający Ronaldo, ale chyba nie ten Ronaldo. Nie, nie można nas porównywać. Ronaldo, Ronaldo, on jest tam, a ja jestem tu. Bardzo się od siebie różnimy. Brazylia zdobyła puchar, a chłopak dziękuje Bogu. Nie wie jeszcze, że to dopiero początek jego chwały. 2 lata później gra w młodzieżowych mistrzostwach świata w Nigerii. Nadal wołają na niego Ronaldo. Jest tylko trochę większy. Kolejne 3 lata później. Teraz już nazywa się Ronaldinho, gra w mistrzostwach świata 2002 roku. Gdzie on nauczył się takich rzutów wolnych? Dziecięca zabawa, co? Kolejny przykład. Ten 16-letni bramkarz jest najmłodszym zawodnikiem w hiszpańskiej drużynie. Uczy się międzynarodowej gry. Są tacy, którzy twierdzą, że jesteś najlepszym bramkarzem tych zawodów. W mistrzostwach świata? Nie wydaje mi się. Po prostu staram się pomagać moim kolegom z drużyny. 2 lata później Iker Casillas i Hiszpania zdobywają mistrzostwo świata w Nigerii. Casillas już teraz gra w pierwszej drużynie Realu Madryt. Do roku 2002 ta twarz dojrzała. Za chwilę piłkarz będzie bronić rzutu karnego podczas mistrzostw w Korei. W wieku 21 lat jest weteranem. Czasem talenty pojawiają się parami. Antony Letale i Florence Inamapongol, gwiazdy mistrzostw do lat 17 z 2001 roku. Nie są to jednak nowicjusze, którym się poszczęściło. Wręcz przeciwnie. Zdążyli już podpisać kontrakt z Liverpoolem i w ciągu 2 lat opuszczą swój macierzysty klub Le Havre i razem pojadą do Anglii. Dla moich rodziców. To z pewnością prawda, że jesteśmy świetną parą. Znamy się od 6 lat. Nie zawsze wszystko układa się tak, jak trzeba, ale jakoś łatwo odnajdujemy się na boisku. Cieszę się, że razem będziemy w Liverpoolu. Łatwiej będzie się zaadaptować. Nie będziemy tam sami. Będzie nas dwóch. Dwie gwiazdy młodzieżowych mistrzostw świata do lat 17. Od tamtej pory zaaklimatyzowali się w Liverpoolu i chociaż nadal są nastolatkami, grają w angielskiej pierwszej lidze. Młodzi chłopcy cieszący się życiem? Tak, ale to nie wszystko. A co w tej chwili słychać w młodzieżówce? To świetna praca, jeśli ją dostaniesz. Oto ujęcia z ostatnich młodzieżowych mistrzostw świata do lat 17 w Finlandii. Ale nie dajcie się nabrać na te zdjęcia. Piłka nożna to twarda szkoła, chociaż oczywiście nikt nie zabroni ci się świetnie bawić.
Ci kolumbijscy piłkarze uwielbiają rapować. Wśród ich numerów jest jeden, który opowiada o tym, jak Kolumbia zdobywa tytuł mistrza świata. Niestety, zostali wyeliminowani w półfinałach przez zespół Brazylii. A co z resztą? Zbyt wcześnie jeszcze, aby wyrokować o ich przyszłości, ale jest tu dużo miejsca dla talentów, zwłaszcza tych pochodzących z małych krajów. Aktualnym młodzieżowym mistrzem do lat 17 jest Brazylia. Tym golem pokonała Hiszpanię w finale. Dziecięca zabawa? Cóż, wyłącznie poza boiskiem.